Proszę wszystkich o powstanie. O czym sztandarowy sztandar prowadzić? Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego. I pamiętam,
jak Niemcy podkreślali, bardzo dużo wtedy mówili o murze berlińskim. Mówili o tym, że to zburzenie muru berlińskiego spowodowało zmiany poważne w historii Europy. I muszę powiedzieć, że jako taka skromna nauczycielka z małego, prowincjonalnego miasteczka miałam wtedy naprawdę odwagę powiedzieć głośno na tym forum publicznym. To nieprawda. Wcześniej miały wydarzenia miejsca w Polsce związane z Solidarnością. Nasz Lech Wałęsa dokonał słynnego skoku przez płot. No i postawiłam towarzystwo w konsternację. Zaczęły się dyskusje o historii, o zmianach w Europie. Ja was bardzo proszę, abyście też mieli taką odwagę prostować historię w świecie. I proszę was także bardzo o to, abyście o naszej ojczyźnie, o Polsce mówili w świecie dobrze. I tu kolejne takie moje wydarzenie osobiste z życia w Londynie. Podczas pobytu w Londynie poszłam na kawę, bardzo lubię cappuccino w Londynie. Na taki taras w ładnej kawiarence w jednym z piękniejszych parków londyńskich. I przysiada się do mnie pewna Greczynka. Bardzo fajna dziewczyna, cieszyło się, że przyjaźń na pewno będę miała szansę zawrzeć. Słuchajcie, ta Greczynka zaczęła mi mówić takie makabryczne rzeczy o tej Grecji, o systemie politycznym, jak to im się w tej Grecji źle żyje, jaki okropny kraj, że ona musiała uciekać z tej Grecji. Posłuchałam ją przez 5 minut, a potem pomyślałam, Boże, przecież byłam 5 lat temu w Grecji, to jest taki urokliwy, śliczny kraj. Czy ja mam ochotę jechać tam ponownie, skoro tam się tak źle dzieje? Więc nawet takie indywidualne opinie wyrażane na zewnątrz nie służą dobrze ojczyźnie, krajowi, macierzy naszej. Bądźcie dobrymi ambasadorami, adwokatami i promotorami naszej ojczyzny poza jej granicami. Cieszę się bardzo, że niektórzy nasi uczniowie, nie ma tutaj trzecioklasistów, ale będą mogli wykazać się patriotycznie także tutaj w małym naszym regionie, pełniąc obowiązki elekcyjne, mają szansę niepowtarzalną wziąć udział po raz pierwszy w życiu w wyborach, jakie odbędą się 16 listopada. Nasi uczniowie będą pełnić obowiązki patriotyczne 11 listopada pod pomnikiem żołnierzy polskich w Strzelinie. Także bardzo się cieszę, że jako szkoła, jako bardzo ważna placówka oświatowa mamy szansę podkreślić naszą miłość do ojczyzny także w tych dniach, no i oczywiście w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor za zabranie głosu. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić. Co to jest Polska?
Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm, a pod nim piasek święty. To jest Polska. Warto się czasem zasłuchać wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie. Warto się czasem zasłuchać w grobu w ciszę, by mowy wieków usłyszeć. One mówią. Cóż groby nam powiedzieć mogą? Tam taka cisza. Cisza, która przyjmuje trwogą. Kto tę ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta cisza. Tam zapisane są przodków marzenia. Wszystkie bóle, tęsknoty i cierpienia. I słowa trzy, które przez pokolenia szły. Bóg, honor, ojczyzna. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej ojczyzny. Po 123 latach niewoli narodowej Polska uzyskała obronioną niepodległość, którą utraciła w wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Kolejne rozbiory dokonane w latach 1772-1793 i 1795 rozpoczęły nieustanne próby Polaków zmierzające do odzyskania niepodległości. Niestety bez powodzenia. Państwo niegdyś tak wielkie i sławne przestało istnieć. Czym jest wolność, wie ten, kto ją straci. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy. Bohater narodowy Polski walczył o wolność naszą i waszą. Moją i twoją. A że wolność krzyżami się mierzy, pozostawił po sobie wiele bogów. Smutne groby bez nazwiska, nad którymi krzyż połyska. Z białej brzozy uciosany, próchniejący, zapomniany krzyż. Innym laury, innym sława, a nam tylko dola krwawa, a nam tylko mrok mogiły, a na grobach ten pochyły krzyż. Mimo że Polska wymazana z mapy świata i wymazane jest serc Polaków. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęsknię mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęsknię mi, Panie. Imię Polski rozsławili wybitni Polacy i głosili światu, że ona jest i nie zmarła. Józef Wybicki, żołnierz, napisał pieśń dla wojska, która później stała się naszym hymnem narodowym. Fryderyk Chopin komponował muzykę, jego polonezy, mazurki i oberki przepełnione były miłością i tęsknotą za ojczyzną. Jan Matejko przypominał swoimi obrazami potęgę Polski i piękne czyny Polaków. Henryk Sienkiewicz pisał powieści historyczne, który opiewał zwycięstwa Polaków. Generał Dąbrowski, bohater wielbiony, wiódł do Polski z ziemi włoskiej waleczne legiony. Wiekopomna chwała nad wodzem płonęła i piosenka nad nim brzmiała. Jeszcze nie zginęła. Na miasto ojczyzny było księstwo warszawskie, które jednak nie zaspokoiło ambicji Polaków. W noc listopadową 1830 roku młodzi kadeci pod wodzą Piotra Wysockiego ruszyli na Belweder. Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe. Nie noszą nam pasów, lecz szarej strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota.
rozpoczęły się masowe aresztowania. Tysiące Polaków wywieziono na Sybir. Tysiące opuściły kraj. Jednak myśl o wolności nie zgasła. Prześladowani na tułaczkę skazani nie stracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna. Że nam przetrwa, jeżeli rodzice, dzieci swe nauczą, jak być Polakami. Być Polakiem to przede wszystkim mieć honor. Chodzić na niemieckie czy rosyjskie szkoły, a w domu uczyć się języka polskiego i historii. A historię Polska miała piękną. Być Polakiem to znaczyło nie tylko marzyć o wolnej Polsce, ale walczyć o nią, a często i oddać życie. I szli chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny kraj. Rozkwitały boki białych róż, wróć Jasieńku z tej wojenki już, wróć ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat, wróć ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Już przekwitły boki białych róż. Przeszło lato, jesień, zima już. Cóż ci teraz dam, Jasieńku, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Cóż ci teraz dam, Jasieńku, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Jasieńkowi trzeba już, bo mu kwitną boki białych róż. Tam pod jarem, gdzie w wojence pan, wyrów na mogile białej róży kwiat. Tam pod jarem, gdzie w wojence pan, wyrów na mogile białej róży kwiat. Nie rozpaczaj, lube dziewczynie, za ojczyznę polem ukochany twój, policzony będzie trud i znój, za ojczyznę polem ukochany twój. Nasiła się rusyfikacja i germanizacja w życiu publicznym, w tym również w szkołach. Głośnym echem odbił się strajk dzieci we wrześniu w 1901 roku, które protestowało przeciw nauczaniu religii w języku niemieckim. Dziś ojczyzny uczyć się trzeba, w pochyleniu nad kołyską dziecka, żeby dzieci od zła uchronić i nauczyć prawości serca, żeby słowo tak i nie nie znaczyło jednocześnie, żeby szczęście w posiadaniu nie zamknęło się w lesie. Proszę o powstanie. Nie rzucić ziemi, skąd nasz ród, nie damy pokrześć mowy. Polski my naród, polski ród, króle tak nam dopomóż Bóg.
XIV roku, kiedy wybuchła I wojna światowa. Po raz pierwszy pełnił sojusz państw zaborczych i wystąpiły one zbrojnie przeciwko sobie. W sierpniu ruszyły do walki Legiony Piłsudskiego. Wybiła godzina rozstrzygająca. Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swoją przyszłość. Naczelnikiem Polski został dowódca Legionów Polskich z okresu I wojny światowej Józef Piłsudski, któremu 11 listopada 1918 roku rząd powierzył władzę. Tyś nas wezwał do oręża, tyś wzbudził rycerzy. Przekonałeś, że zwycięża tylko ten, kto wierzy. Stali strzelcy, legioniści, na twe zawołanie. Dziś zwycięstwo nam się ziści, Polska zmartwychwstanie. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życie noc, na stos, na stos.
wyrazem waszej patriotycznej postawy było noszenie biało-czerwonej przypinki przynajmniej do końca dzisiejszych lekcji. Dziękujemy za wysłuchanie apelu, a uczniów zapraszamy na dalsze lekcje.